nasze dzisiejsze obchody setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego odbywają się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Chciałbym jako dyrektor tej placówki, witając Was serdecznie, organizatorów, dostojnych gości naszej siedziby Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, podkreślić szczególnie to, że dzisiaj właśnie mija setna rocznica urodzin naszego, mówię naszego, dlatego że był działaczem Ruchu Ludowego Władysława Bartoszewskiego, człowieka niezwykłego, którego bogaty biogram, bogaty życiorys mógłby ubogacić wielu ludzi. Siedziba Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przyjmuje z radością wystawę Fundacji Władysława Bartoszewskiego. Jesteśmy właśnie, ona jest tutaj zaaranżowana. Krzywda, przebaczenie, współpraca, spotkanie z prawdziwym bohaterem. Tą wystawę dostarczył nam prezes Fundacji Bogdan Cichucki. I ta wystawa w 13 planszach dostarcza nam wiedzy o naszym bohaterze, o jego młodości, o jego wieku dojrzałym, gdzie kształtowały się jego fizyczne i psychiczne cechy człowieka umożliwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie. Ten okres był decydujący w życiu Władysława Bartoszewskiego, oficera Polskiego Państwa Podziemnego, młodego człowieka, którego wielcy tego państwa obdarzyli zaufaniem i skierowali na trudny front walki i niesienie pomocy najbardziej prześladowanej ludności państwa polskiego, polskim Żydom. Proszę Państwa, mimo młodego wieku, pobyt w obozie, współpraca z wybitnymi ludowcami, Janem Piekielkiewiczem, Stefanem Korbońskim, Kazimierzem Dwagińskim i wieloma innymi wciągnęła naszego bohatera w krąg oddziaływania ludowców. To wtedy walcząc poznał biografię wielkich przywódców Ruchu Ludowego, Wincentego Witosa, Macieja Lataja. Ziemia rodzinna jego ojca w okolicach Błonia pod Warszawą stawała mu się bliska. Zakończenie wojny nie przyniosło uprawnionej wolności, nie dało mu wyboru. Musiał dalej walczyć w szeregach najbardziej patriotycznej, narodowej, chrześcijańskiej, ludowej partii, którą było Polskie Stronnictwo Ludowe. Walczył piórem o wolność i demokrację razem z najlepszymi redaktorami i politykami tego stronnictwa. To był jego niezapomniany uniwersytet polityczny. Był przeciwnikiem ustroju budowanego przez komunistów. Nigdy nie zgodził się na zniewolenie narodu. Zapłacił za tą walkę wysoką cenę. Wiedział, że w ideach jest pokój, ale w historii przemoc. Polskie Stronnictwo Ludowe zostało zniszczone, a on uwięziony. Był aktywnym świadkiem upadku stalinizmu w 1956 roku i realnego socjalizmu w 1939 roku. Bez żalu rozstawał się ze starą formacją ustrojową, prowadząc z nim cichą wojnę na froncie oświatowym, publicystycznym i wydawniczym. Archiwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pęczniały wtedy od donosów, meldunków, sprawozdań na temat Władysława Bartoszewskiego. Po 1989 roku chciał nadrobić wiele straconego czasu w pracy dla odrodzenia demokracji w Polsce. Z radością przyjął powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1989 roku,
2008 roku dał ten wyraz na kongresie PSL-u, kiedy z dumą pokazał legitymację Polskiego Stronnictwa Ludowego podpisaną przez Stanisława Mikołajczyka. Powiedział bardzo dobitnie te słowa, że należał tylko do jednej partii, do żadnej nie wstąpił. Te jego słowa napełniły dumą półtora tysiąca działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zgromadzonych na tym kongresie, którzy z wielkim aplauzem przyjmowały wystąpienie Władysława Bartoszewskiego. Był wśród swoich. Po pierwsze, może coś powiem na temat wystawy, której prezentuje Instytut imienia Władysława Bartoszewskiego ze wsparciem Fundacji Adenauera. Jest to rzecz, która by się szalenie ojcu podobała z bardzo prostego powodu. Jest to wystawa, która została przygotowana przez uczniów licealnych. Tak, licealnych, z Rzeszowa. I została objęta patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego i pierwszy raz została pokazana w siedzibie głównej na Powiślu w Warszawie. Więc jest to inicjatywa oddolna młodych ludzi z inicjatywą. Co by ojcu, który szczególnie przykładał wagę do kształcenia i wychowywania młodzieży, bardzo by się spodobało. I dzięki temu, że mieliśmy wsparcie ZNP, ta wystawa była pokazywana w rozmaitych miastach i pamiętam na przykład, że jak otwieraliśmy ją w Łodzi, to w siedzibie, bardzo ładnej siedzibie ZNP w Łodzi, na Piotrkowskiej, to przyszli wszyscy dyrektorzy szkół z miasta. A potem przyprowadzali swoich uczniów na tę wystawę. To było bardzo dobre. Otóż tutaj było dużo mówione. Ja miałem ostatnio taki wywiad, który był pokazywany na ekranie na Pawiaku, który Muzeum Niepodległości zorganizowało. I tam właśnie miałem taki przekaz do ludzi, zwłaszcza młodych, bo cały czas była mowa o tym, a profesor Bartoszewski to, profesor Bartoszewski tamto. A ja chciałem ludziom uświadomić, że jak wybuchła wojna i ojciec nosił rannych i trupy, był tak zwanym noszowym we wrześniu 1939, to miał lat 17. Jak miał lat 18, to wylądował w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Wyszedł z niego w ciężkim stanie, jak miał lat 19. Jak miał lat 20, to wstąpił do Armii Krajowej. Jak miał lat 22, to wstąpił do tajnej, wojskowej, kadrowej organizacji żołnierzy wyklętych o nazwie NIE, której przewodził generał Fildorf, zamordowany później na Rakowieckiej 37. Jak miał lat 23, to poznał Wincentego Witosa dzięki temu, że jego ojciec przyjaźnił się z panem Bryją. Pan Bryja zdał dobrze Mierzwę i Mierzwa załatwił wstęp na ostatnie publiczne wystąpienie Witosa we wrześniu 45. Zaraz potem Witos już był bardzo ciężko chory, już go wnoszono na krześle i zaraz potem Wincenty Witos umarł. Ale ojciec uczestniczył w pierwszym kongresie PSL-u w 1946 roku w Syczniu i w Warszawie. I po wysłuchaniu, a tam było około tysiąca osób w Teatrze Roma na Nowogrodzkiej i ojciec po wysłuchaniu tych przemówień rozmaitych ludzi, tam był oczywiście Stanisław Mikołajczyk, to powiedział, to jest partia dla polskiego inteligenta i wstąpił do PSL-u i został członkiem zarządu dzielnicowego w Śródmieściu, dziennikarzem Gazety Ludowej, uczył się tam dziennikarstwa, uczył się tam przemawiania wiecowego. Zawsze uważał, że jego takim nauczycielem był Stefan Korboński, z którym się przyjaźnił do końca życia Korbońskiego i przyjaźnił się z Zofią Wdową do końca jej życia i był zawsze z tym związany. Za bycie aktywnym PSL-owcem Mikołajczyka przesiedział 18 miesięcy w więzieniu bez żadnego zarzutu. Chodziło o to, ale miał szczęście, ponieważ przeżył, w przeciwieństwie do wielu jego kolegów, których Urząd Bezpieczeństwa po prostu zamordował.
Więc był związany z Ruchem Ludowym, w związku z tym przez całe życie. I mogę powiedzieć, co, bo to wiem osobiście, że w ostatnich dwóch wyborach parlamentarnych za swojego życia głosował na PSL. Więc to nie jest powszechnie wiadome, bo ojciec się nie rozpowiadał, ale głosował na PSL. Uważał, że PSL musi istnieć w polskim Sejmie. To było bardzo dla niego ważne. Ta wystawa jest, trochę pokazuje jego paradoksalne losy, dlatego że miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo z bardzo tolerancyjnymi rodzicami i z tego dzieciństwa nagle został przerzucony w wojnę jako właśnie 17-latek, zaraz po maturze. Potem przeszedł piekło obozu i konspiracji, ale było charakterystyczne, że już w roku 43, rozmawiając z kolegami na tajnych kompletach, gdzie studiował polonistykę, mówił, że zbrodniarzy niemieckich należy ukarać, ale z Niemcami po wojnie należy się dogadać, dlatego że są inni Niemcy i z nimi należy nawiązać jakąś współpracę. To nie było powszechne, ale oni już wtedy, oni wychodzili z punktu widzenia bardzo katolickiego czy chrześcijańskiego, bo ojciec kończył jezuickie gimnazjum i katolickie liceum i był bardzo pod wielkim wpływem wielu swoich nauczycieli, o wielu pisał, do końca życia o nich wspominał, również o księdzu Archutowskim, który tutaj jest wymieniony na jednej z tych tablic, który był dyrektorem jego gimnazjum, błogosławionym, zamordowanym zresztą na Majdanku i wielkim księżu. Te szkoły wprowadziły pewien poczucie moralności, prawdy mojego ojca i tym się on później kierował ta jego wiara była podstawą do jego zachowań. Wpływ na mojego ojca największy mieli rodzice, te dwie szkoły katolickie i te nauczyciele tych szkół oraz jego spowiednik po wyjściu z Auschwitz, ksiądz Jan Zieja, sam związany z Ruchem Ludowym bardzo, który powiedział ojcu, jak się ojciec spowiadał, nie masz się co użalać nad sobą, bo jeśli wyszedłeś z Auschwitz, to znaczy Bóg tak chciał, uratował cię po coś. A po co cię uratował? Żebyś pomagał innym słabszym. Jak ojciec się pytał, kto tutaj jest słabszy ode mnie, to dostał jasną odpowiedź. Ci ludzie za murem. I ojciec zaczął pomagać wtedy Żydom razem z Zofią Kossak. Zresztą ksiądz Jan Żyja też był sprawiedliwy między narodami. Też pomagał Żydom i miał bardzo wielki wpływ na życie mojego ojca. I to, żeby tak zakończyć, to ojciec w karierę publiczną to zaczął, jak miał lat 68. Został ambasadorem, jak miał lat 68. Pierwszy raz został ministrem spraw zagranicznych, jak miał lat 73. A pracował do ostatnich godzin swego życia. Zmarł mając lat 93. Pracował przygotowując bilateralne rozmowy rządowe między Polską a Republiką Federalną Niemiec i jego przemówienie odczytała pani premier Ewa Kopacz, a pani Angela Merkel była po drugiej stronie stołu. I czyli jak powiedział kiedyś, stojąc na placu Apelowym w Auschwitz w roku 40, nie myślałem, że w roku 95 jako minister spraw zagranicznych Polski będę pierwszym cudzoziemcem, który wygłosi przemówienie godzinne do połączonych izb parlamentu niemieckiego, Bundestagu i Bundesratu. Doskonale przyjęte. Jak tu widać na tych zdjęciach, ojciec był zaprzyjaźniony z wieloma wybitnymi Niemcami. Heinrich Böll, tu jest na dole, wielki pisarz niemiecki, jego wielki przyjaciel. Przyjaźnił się z prezydentem Weizsäckerem, który jest wyżej. Przyjaźnił się wyjątkowo z Helmutem Kohlem, z którym spędzali razem wakacje letnie w Austrii. I uważał, że należy prowadzić dialog, wysłuchać każdego człowieka niezależnie od jego poglądów politycznych, ponieważ dla niego nie poglądy polityczne były wyznacznikiem
tylko zachowanie ludzi. Stąd się wzięło to jego powiedzenie, że warto być przyzwoitym. Rozmawiał z każdym przyzwoitym człowiekiem, niezależnie od jego narodowości, rasy czy poglądów politycznych. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Pan marszałek, jak już wiadomo, nie mógł być z Państwem dzisiaj, natomiast poprosił mnie o odczytanie listu, który jest skierowany oczywiście do wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, ale również do wszystkich organizatorów. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na wernisaż wystawy Warto być przyzwoitym i konferencję naukową z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Władysława Bartoszewskiego. Kultywowanie pamięci o wybitnych, zasłużonych dla ojczyzny i narodu postaciach jest bardzo cenne i potrzebne. Szczególnego znaczenia nabiera w kontekście nauczania i wychowywania młodego pokolenia, zapoznawania go z naszą przeszłością oraz dziedzictwem, a także wpajania mu podstawowych wartości, kształtowania jego charakteru i postaw życiowych. Władysław Bartoszewski był człowiekiem niezwykłym, wielką osobowością i autorytetem, z którym liczyła się nie tylko Polska, lecz także cała Europa. W jego bogatym i burzliwym życiu splatało się wiele ważnych wątków. Sprawiły one, iż stał się wielce zasłużony dla kraju Polakiem, którego dokonania budzą powszechne uznanie. Należy podkreślić, że uczestniczył on w najistotniejszych wydarzeniach w historii najnowszej Polski. W młodości przeżył piekło II wojny światowej, z poświęceniem walczył o wyzwolenie Warszawy i kraju. Był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i żołnierzem AK. Bronił również zaangażowaniem Żydów. W PRL-u był więźniem i internowany. Jako działacz, pisarz, wykładowca, wytrawny polityk, dwukrotny minister spraw zagranicznych, senator i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, często wracał do bolesnej przeszłości i zaświadczał o tamtych tragicznych wydarzeniach. Dążył niestrudzenie do odkrywania oraz upowszechniania prawdy historycznej w okresie okupacji i zniewolenia komunistycznego, a jednocześnie pozostawał gorącym orędownikiem pojednania polsko-niemieckiego oraz dialogu polsko-żydowskiego. Ponadto piastując na przestrzeni lat wiele ważnych, odpowiedzialnych i zaszczytnych funkcji publicznych, miał znaczący wpływ na budowanie polskiej wolności i demokracji, jak również na rozwój zjednoczonej Europy. Za swoje zasługi był wielokrotnie wyróżniany najbardziej prestiżowymi odznaczeniami i nagrodami zarówno w kraju, jak i za granicą. Bardzo się cieszę, że będąc marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej, mogłam poznać Władysława Bartoszewskiego. Znakomicie zapisał się on w mojej pamięci. Jego mądrość, bogate doświadczenie życiowe, charyzma, hard ducha, patriotyzm, życzliwość i otwartość sprawiały, że cieszył się wielkim szacunkiem ludzi, nawet swoich ideologicznych przeciwników. Jako ludowca duma napawa mnie fakt, że był on człowiekiem właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego i do końca podkreślał, że to jedyna partia, do której w swym życiu należał i z którą czuł się głęboko związany. Jestem rad, że również jego syn, Teofil Bartoszewski, jest członkiem PSL. Serdecznie gratuluję zorganizowania wystawy oraz konferencji poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu w setną rocznicę jego urodzin. Wierzę, że wpłyną one znacząco na upowszechnianie wiedzy o tym wybitnym Polaku i jego imponującym życiowym dorobku oraz zachęcą do brania przykładu z tej wielkiej postaci w pracy dla dobra ojczyzny i narodu. Pozdrawiam wszystkich uczestników spotkania, życzę ciekawych i owocnych dyskusji oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik. Jak się mówi Władysław Bartoszewski, to natychmiast otwiera nam się schemat myślenia, warto być przyzwoitym. Jak powiemy komuś, warto być przyzwoitym, wszyscy już wiedzą, że Bartoszewski. Te dwa słowa są związane ze sobą jak idiomy i mogą być powtarzane. Kilka dni temu w Muzeum Więzienia Pawiak nagraliśmy rozmowę z synem, z panem posłem Władysławem Teofilem.
I dobrze, że zostało to nagranie przywołane. Ci z Państwa, którzy przyszli wcześniej, mogli fragmenty tych nagrań zobaczyć. Chciałbym powiedzieć Państwu, że produkujemy te 19 minut skrótowych nagrań w specjalnej formule i zostaną one upowszechnione w szkołach Mazowsza. Jeżeli zdobędziemy środki, to może i upowszechnimy we wszystkich szkołach w Polsce, które będą o to prosić. Ale to nie wszystko. To, co Państwo w tej chwili obserwujecie i to, co Państwo widzicie, być może ci, którzy nas w tej chwili oglądają w mediach elektronicznych, również będzie nagrane i również będzie upowszechnione do zainteresowanych szkół. Na pewno do szkół mazowieckich, bo mamy takie przyzwolenie naszego organizatora, którym, jak Państwo wiecie, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a być może, że również przy pomocy fundacji tu zgromadzonych może uda nam się to upowszechnić szerzej. Bardzo dziękuję panu posłowi za przywołanie niektórych fragmentów swojej wypowiedzi, bo one nam mówią więcej o życiorysie i osobowości Władysława Bartoszewskiego, niż gdybyśmy przywoływali uczone dywagacje, uczone kwestie, które ja też postanowiłem na dzisiejszym spotkaniu pominąć, ale przeczytać Państwu to, co sobie wczas rano znalazłem w internecie, bo wiecie, że jeśli czegoś nie ma w Facebooku i nie ma w internecie, to w zasadzie nie istnieje. I proszę sobie wyobrazić, takie dwa cytaty, trzy, wypisałem sobie pod hasłem w wyszukiwarce zapisanym: Władysław Bartoszewski, warszawski pierścień śmierci, opinie. Nie interesowały mnie, jak mówię, naukowe dywagacje, bo tu na sali są sami fachowcy, więc byłoby niezręcznie mówić o naukowych dywagacjach. Więc ten cytat, warszawski pierścień śmierci, to słynna praca dokumentująca straty, jakie wskutek terroru hitlerowskiego poniosła ludność okupowanej Warszawy od października 1939 do wybuchu powstania. Składają się na nią listy nazwisk, liczby, daty, fotografie, fragmenty wspomnień pieczołowicie zbieranych przez autora. Sprawa egzekucji masowych ujęta została na tle innych przejawów terroru okupanta, jak transporty do obiektów, do obozów koncentracyjnych, blokady domów, łapanki uliczne i inna opinia. Warszawski pierścień śmierci, to powtarzana jest data, to wspaniała książka niestety nieżyjącego już Władysława Bartoszewskiego, znakomitego polskiego historyka zajmującego się okresem II wojny światowej. Ta znakomita lektura przynosi czytelnika do Warszawy, miasta cierpienia, trwogi, a zawiera ogromną bazę danych na temat pomordowanych Polaków. Tu niestety napisał Polaków małą literą, ale tak czasami się zdarza w internecie. Podczas panującej zawieruchy II wojny światowej. Przedstawia niezbite dowody na okrucieństwa, do jakich dopuszczali się hitlerowcy podczas okupacji w Polsce. Pozycja zadowoli nie tylko badaczy historii, którzy chętnie będą odnosili się do tej pasjonującej lektury, ale też pasjonatów dziejów okupacji na terenie Polski. I jeszcze jedna opinia krótka. W zasadzie tytuł mówi wszystko. Relacje, opisy, zdarzeń, nazwiska polityków. Warszawski pierścień śmierci. To wszyscy Państwo wiecie, że to jest termin użyty przez profesora Bartoszewskiego w publicystyce, tuż powojennej. On się upowszechnił. Etymologia ta nazwy wprawdzie jest związana z Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskiej, którą pan profesor troszkę strawersował. Oznacza to samo. Te masowe egzekucje obywateli polskiej narodowości polskiej i żydowskiej dokonywane były w miejscowościach podwarszawskich.
jak już słyszeliśmy dzisiaj, pan Władysław Bartoszewski notował wszystkie wydarzenia, które w czasie okupacji potrafił zidentyfikować. I tuż po wojnie już opisał to. Ostatnie wydanie niedawno powstało w wydawnictwie Świat Książki, już uzupełnione o te fragmenty, które zostały przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zatrzymane. I w nauce funkcjonuje to ostatnie, o ile dobrze pamiętam, trzecie lub czwarte wydawnictwo jako wydawnictwo kompletne. I na koniec chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, a tym, którzy zechcieliby wysłuchać całej wypowiedzi pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, że mogą to zrobić na portalu Muzeum Niepodległości, portalu YouTube, dobrze powiedziałem, bo to czasami się brzydko coś mówi, tak szybko mówiąc, YouTube. I chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że tam pan syn mówi o tych datach, o których tutaj wspomina, to nie będę powtarzał, ale chciałbym powtórzyć o trzech faktach konstruujących osobowość profesora Władysława Bartoszewskiego. O tolerancyjnej rodzinie zamieszkałej na placu Bielańskim, na ulicy Bielańskiej nieopodal Muzeum Niepodległości. Powtórzę jeszcze to samo, co już dzisiaj padło, o gimnazjum i liceum jezuitów i o osobowości księdza Jana Ziej. Te 6 lat więzienia, które też tutaj wspominane były, nie złamały profesora Bartoszewskiego i do końca swoich dni to, o czym myślał, to, o czym mówił, było w sposób jednolity organizowane. Przykro tylko mówić, że zdarzały się czasem, i to trzeba przy takiej okazji wspomnianej powiedzieć, zdarzały się incydenty, które tego wysoce etycznego człowieka, tytułowanego profesorem, bo tak tytułujemy wszystkich ludzi ważnych i znaczących, bez względu na formalności naukowe, zdarzały się osoby, które próbowały polemizować z tym pięknym życiem i z tą wielką i piękną działalnością. Myślę, że o tym też trzeba przy takiej okazji pamiętać, bo trzeba przypominać to podstawowe i wielką definicję Władysława Bartoszewskiego, że warto być przyzwoitym. Warto być przyzwoitym w każdych okolicznościach. Wartowałoby przypomnieć tą publicystykę profesora Bartoszewskiego z Gazety Ludowej, bo ona nie straciła wartości, nawet dokumentacyjnej, bo to była zebrana relacje od świadków z krótkiego dystansu, prawda, świadectwem tamtego czasu. Więc to jest bezcenna tutaj rzeczywiście dokumentacja. No tutaj już nie będę, no bardzo ważne było to, co Państwo tu wspominali, a rzeczywiście deklaracja polityczna. Rzeczywiście redaktor Władysław Bartoszewski został czynnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj jest legitymacja profesora Bartoszewskiego na tej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przepustka do Rady Ministrów, no bo jako dziennikarz miał taką przepustkę bardzo pięknie zachowaną, o czym zresztą on tutaj wspomina w swoich wspomnieniach czy tam relacjach, prawda? No został właśnie jako redaktor, no człowiek niezwykle dynamiczny, prawda, no instruktorem, może nie, no nie był, ale w każdym razie aktywnym działaczem, który był na wybraniach kół w różnych miejscach, no i stąd, proszę Państwa, został członkiem zarządu Grodzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli w tej strukturze prezydium. Tutaj właśnie Władysław Bartoszewski, no w ścisłym kierownictwie, jakby powiedzieć, właśnie stronnictwa w Warszawie. No co na pewno przyczynił się, bo również na tych zebraniach w
szkołach warszawskich również, jak wspomina, był w wielu miejscach, prawda, do tych kilku czy kilkunastu tysięcy członków, prawda. No, oczywiście to do zweryfikowania, czyli na pewno kilka tysięcy tutaj było od 5 do 7, no to ja tam gdzieś udokumentowanych, a przecież jeszcze do tego zwolenników, prawda, i sympatyków, to przecież tutaj myślę, że powtórzony został syn tutaj, pan Teofil Władysław Bartoszewski, powtórzył, zyskując chyba 30 tysięcy głosów, prawda, w ostatnich wyborach, prawda, więc gdzieś ten ruch ludowy, nazwijmy to, czy sympatycy ruchu ludowego, gdzieś tam się odrodziło, pewnie i nazwisko pana profesora Władysława Bartoszewskiego też tutaj w jakimś sensie pomogło, prawda? No, sytuacja polityczna. Oczywiście 15 listopada 1946 to jest uwięzienie, areszt do 1948 roku. Jak profesor był wspominał, ten akces do Polskiego Stronnictwa Ludowego kosztował go 6,5 roku więzienia. Nie chcę tutaj, bo już za długo mówię, w każdym razie do 46-48 to jest ten pierwszy pobyt, potem zwolnienie, nawet przez parę miesięcy miał jakąś tu pensję, powiedzmy, z Gazety Ludowej i przez tych lewicowców PSL został zwolniony. No w 49 został ponownie aresztowany i uwięziony do 54 roku ze względów zdrowotnych. Tutaj państwo już mówili, nie będę rozwijał. Został urlopowany na razie ze względów zdrowotnych. No w 55 roku też tutaj dokument jest umieszczony, tam widać właśnie, no, jak profesor Paszkiewicz mówi, że w zasadzie, że był pierwszym rehabilitowanym z tych właśnie dziennikarzy Gazety Ludowej, prawda? No, Augustyński dopiero w 1991 roku, a ostatnimi czasy tutaj profesor Przybysz napisał świetną biografię, prawda, redaktora Augustyńskiego, rzeczywiście męczennika, który, no, zapłacił najwyższą cenę, bo i zdrowiem, i no, swoją niezłomnością, prawda, właśnie opierając się o takich ludzi jak tutaj redaktor Bartoszewski. Potem oczywiście, to już żeście państwo tu wspominali, ale gdzieś ten ruch ludowy i jakaś pamięć, powiedzmy, to głównie, jak profesor tu wspominał, poprzez towarzyskie, właśnie te wojenne i powojenne kontakty podtrzymywał, od Korbońskich, ale mecenas Laskowski i Typiak. No tutaj ten krąg ludzi, wśród których poruszał się pan profesor, była bardzo duża grupa właśnie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także stąd potem jakby to odnowienie pamięci i potem właśnie to, cośmy tu mówili, coście państwo tu wspominali już, prawda, no to było jakby pokłosiem tego stałego kontaktu pana profesora Bartoszewskiego no, z tym kręgiem, jak i również co osobiście właśnie o tych korzeniach chłopskich wymieniliśmy sobie właśnie w tej krótkiej rozmowie i o żabach dowiedziałem się właśnie wsi żaby, jak wiedzę, na wsi Srebrna, prawda, więc no właśnie, ładny nazwy. Więc proszę państwa, myślę, że to pan profesor Władysław Bartoszewski absolutnie zasługuje. Na pewno młody badacz napisze wspaniałą biografię pana profesora, bo jest to postać warta. No, na pewno doktorat znakomity byłby, tak jak wiele już się ukazało różnej biografii, prawda? Profesor Bartoszewski absolutnie zasługuje na taką biografię. Serdeczne pozdrowienia, podziękowania w imieniu prezesa Kosiaka Kamysza, w imieniu prezesa przewodniczącego Rady Pawlaka. Mówił o tym Janusz Mitruch. Tutaj no, bardzo do tego wszystkiego przyczynił się też naczelny Zielonego Sztandaru. Myślę, że ta cała nasza dyskusja, to ja też spróbuję w jakiś sposób uzupełnić to od innej strony, chyba pokazuje, dlaczego postać profesora Władysława Bartoszewskiego jest tak ważna dla Polski, ale także ważna dla nas
jako dla PSL-u, bo zawsze każdy ruch polityczny, każda partia polityczna no, chce się opierać na osobowościach. Chce do tych wielkich ludzi, których miała szczęście mieć w swoich strukturach, czy blisko do niej nawiązywać, bo to jest taki żywy przykład. Żywy przykład mówiący o obliczu, o jakości partii. Stąd no, te podziękowania dla Muzeum Historii Narodowego, dla Muzeum Niepodległości, dla Instytutu dla profesora Bartoszewskiego. Wyjątkowo ważne, żeby tego typu instytuty powstawały, aby była kontynuowana ich myśl, ich dorobek był pokazywany i ich wartości były w jakiś sposób upowszechniane. Także cieszymy się, że z obecności przedstawicieli IPN, że IPN troszkę szerzej zaczyna podejmować problematykę ruchu ludowego. Oczywiście do podziękowania także za patronat dla pana marszałka Struzika. Myślę, że także taka jedna konkluzja, że wracamy do tego dużego ruchu ludowego, nie tylko w Polsce, ale w Warszawie i właśnie tak od Bartoszewskiego do Bartoszewskiego, no bo teraz mamy pana posła Władysława Teofila, który no, bardzo wzmocnił nasze struktury o pewien nowy obszar działań, który dla partii politycznej jest wyjątkowo, wyjątkowo ważny. Ale ja pewnie się mam także pewne wypowiedzi, staram się też merytorycznie podejść do niektórych problemów, nie tylko politycznie. Kiedy mnie zaprosił Robert, ja mówię, wiesz, ja jestem historykiem, nie mam warsztatu badacza historycznego, nie mam znajomości metodycznej. No i on podsunął świetny pomysł, ale panie Wojciech, może tak od Rataja do Bartoszewskiego. I zacząłem się nad tym zastanawiać i spróbuję pokazać państwu pewne relacje, pewną ich bliskość, a przede wszystkim ich wielkość. Zacznę od takiego, pewnie może nie skojarzyliście z tego, że obaj się urodzili 19 lutego. I pan marszałek Rataj i pan profesor Bartoszewski. Jeden w 84, drugi w 32. 30 chyba 8 lat różnicy. Obaj urodzili się, mają pewne korzenie związane z gospodarstwem. Rataj bezpośrednie. Bartoszewski już w drugim pokoleniu. Ale te wartości, o których wspominali tutaj panowie, one mają ogromny wpływ na wychowanie. Pochodzenie z gospodarstwa, to podejście, to jak przebijał się przez to życie marszałek Rataj, w trudnych warunkach, a jak przebijał się Bartoszewski, może miał lepsze warunki, ale no, także obaj mieli szczęście być w bardzo dobrych szkołach, co mówi o ich poziomie wykształcenia, przygotowania, jeśli chodzi o Bartoszewskiego. Bartoszewski wspomina swoich nauczycieli, że byli wybitnymi. Także to dobre wykształcenie zdecydowało o wielkości intelekcie pana marszałka Rataja. A więc miejsce wychowania, kształcenia, wreszcie no, okres, w jakim mi przyszło dorastać. Rataj w tym okresie, kiedy no, wszyscy marzyli o odzyskaniu niepodległości, o powrocie Polski do życia publicznego. Natomiast już Władysław Bartoszewski żyje w tej Polsce, która odzyskała niepodległość. Ale ta cała jego młodość przypada właśnie na kształtowanie się tej polskości, tej państwowości, często wraca, często ona była zdominowana poprzez te trudy tego okresu, ale także poprzez te dokonania, które zostały związane z Bitwą Warszawską, z rokiem 20, które miały ogromny wpływ i na Polskę, i na Europę, co myślę, że należałoby też teraz przypomnieć w dniu dzisiejszym, kiedy wiemy, co się dzieje na wschodzie. Że gdyby wtedy Polska nie zatrzymała
nawały bolszewickiej, to nie wiemy, jaka by była Europa. Później do tej Europy jeszcze wrócę. A więc i Bartoszewski, no obaj byli w tym okresie takim wyjątkowym dla Polski. Rataj zostaje posłem, oczywiście świetne wykształcenie, bardzo szybko marszałkiem, jest wyjątkowo postacią ważną dla Polski, dla ruchu ludowego. Jest takie określenie, że był perłą polskiego parlamentaryzmu i później, jeszcze też do tego wrócę, i później jest okres profesora Bartoszewskiego. Ten jego okres wojenny, to był wspominany, o tego jeszcze wrócę, ale później ten okres kształtowania się Polski po roku 45. Kształtowanie się Polski, która też była Polską poszukującą, no bo znaleźliśmy się wtedy w układzie tego bloku, nie z naszej woli, nie z naszego życzenia. I myślę, że stąd no, ten okres profesora, który próbuje jakoś to znaleźć miejsce i dla swojej aktywności, i także w tym trudnym okresie, jakim przechodziła Polska. Było wspominane o Władysławie Bartoszewskim jako to, że nie miał tytułu formalnie profesorskiego, chociaż mówimy na niego profesor. No, ciężko miało, żeby mógł skończyć studia, jeżeli najpierw w czasie II wojny światowej było to utrudnione, a następnie w PRL-u został przyjęty na studia polonistyczne, złożył pracę magisterską, ale decyzją rektora Stanisława Turskiego został wyrzucony z uczelni, został skreślony z listy studentów. Władza mu nie pozwoliła ukończyć studiów, władza PRL-owska. W Polsce Ludowej był związany od początku z opozycją antykomunistyczną. Z tą opozycją antykomunistyczną związaną z Kościołem katolickim, współpracował z Tygodnikiem Powszechnym, był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oczywiście. Współpracował z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, był także działaczem społecznym, pełnił funkcję prezesa oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, był także sekretarzem generalnym, wiceprezesem i prezesem zarządu Polskiego Pen Clubu. No i był wykładowcą właśnie na KUL-u, a także na uniwersytetach latających. Był jednym z współzałożycieli Towarzystwa Kursów Naukowych i także działał w Solidarności. W trakcie stanu wojennego był internowany, a w kolejnych latach był profesorem wizytującym na uczelniach niemieckich. Tu warto podkreślić, że był profesorem wizytującym, więc pełnił funkcję zawodową profesora. To jest kolejny taki z mojej strony podkreślenie tego, jak takie medialne, takie, no to mówić na nich trolle internetowe, mówiące, że przecież on nie był profesorem. No jak nie był profesorem, jak miał tytuł zawodowy profesora na uniwersytetach, na uczelniach. Po przemianach Okrągłego Stołu Władysław Bartoszewski no właśnie podjął taką pełną działalność polityczną, publiczną. Do końca życia był osobą bezpartyjną. W latach 90-95 był ambasadorem RP w Austrii. Należał od 91 do 95 roku do Rady do Spraw Stosunków Polsko-Żydowskich przy prezydencie Lechu Wałęsie. Był dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych. Po raz pierwszy był w rządzie koalicji SLD-PSL w 95 roku jako przedstawiciel prezydenta Wałęsy, bo to jeszcze była kwestia konstytucyjna, prezydent miał więcej uprawnień niż teraz. Był również ministrem z rekomendacji Unii Wolności w gabinecie premiera Buzka w latach 2000-2001. Był także senatorem z okręgu z województwa warszawskiego, przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Integracji Europejskiej. Dodam też, że w tej kadencji 97-2001 był również marszałkiem seniorem. W kolejnych latach, to właśnie są okres, który po 2005 jako w jakiś tam sposób poznaję, bo też zacząłem się w jakiś sposób interesować polityką jako dziecko, ale jednak.
więc zacząłem go widzieć coraz częściej w telewizji. No i od 2007 roku do końca życia pełnił w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rady Ministrów oraz pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Więc do końca życia pozostał aktywny. Sam zresztą mówił, że on nigdy nie, że on usiądzie jak umrze. Taki jest też jego jakiś taki cytat z jego jednej z wypowiedzi. Był aktywny społecznie. Tutaj mówiliśmy o nim jako historyku, no także był przewodniczącym Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, przewodniczącym Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. No szeroka, ogromna aktywność w tej III Rzeczpospolitej publiczna. Pamiętajmy także, że Władysław Bartoszewski był wielokrotnie honorowany. No ja nie będę wymieniał wszystkich jego odznaczeń, bo mój referat by się jeszcze bardziej przedłużył, no ale najważniejszym jego odznaczeniem był Order Orła Białego, przyznany w 1995 roku. No, a także został wyróżniony za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1963 roku. Taka konkluzja na koniec życia Władysława Bartoszewskiego, człowieka, który był związany z Kościołem katolickim, miał poglądy centrowe, chadeckie. On wielokrotnie podkreślał tę przynależność ideową z ruchem ludowym. I na końcu taki cytat z 2008 roku. Nikt mnie nigdy nie zawiadomił, że przestałem być członkiem PSL. I nie ma z mojej strony jednego kawałka papieru, że się wypisuję. PSL został zlikwidowany i byłem w zawieszeniu, ale duchowo i moralnie czuję się z wami automatycznie głęboko związany.